Phantom Liberty ma wiele świetnych kontraktów, ale wszystkie z nich zleca nam bezpośrednio Mr. Hands albo El Capitan. Jest jednak jedno zadanie, o którym nie zostaniemy powiadomieni i które zniknie, jeśli nie zrobimy go odpowiednio szybko. Jak coś, to uwaga na spoilery tego zadania, oglądajcie max do minuty, która wyświetla się teraz na ekranie, jeśli nie chcecie psuć sobie zabawy z fabułą tego questa. Sekretny quest, o którym mówię, najlepiej wykonać zaraz po wejściu do Dogtown. Może nie od razu po przejściu granicy razem z Songbird, bo Netrunnerka się wkurzy, a prezydentka dziwnym trafem się do ciebie już nigdy więcej nie odezwie. Módl się, żebyśmy się nigdy nie spotkali. Na spokojnie ukończcie pierwszą misję wszyscy ludzie prezydentki i gdy będziecie już mogli swobodnie przemieszczać się po Dogtown, udajcie się na lewo od głównego przejścia granicznego do takich namiotów wojskowych Bargestu. Pamiętajcie, aby wykonać tę misję jeszcze przed zadaniem Dzień Próby z głównego wątku fabularnego, bo po nim sekretne zadanie zniknie, gdyż no nie będzie już miało sensu fabularnego. Na miejscu spotkamy dwóch żołnierzy Bargestu, Babs i Paco. Raczej ich nie przeoczycie, bo będą was wołać. Gdy się do nich przysiądziemy, okaże się, że mają jakiś problem i być może Vi jest w stanie im pomóc. W każdym razie najpierw Paco opowie nam, co się tak właściwie wydarzyło. Napijcie się z niej wódki, weźcie bucha deep dive'a i po chwili odpłyniecie, wyobrażając sobie opowiadaną przez żołnierza opowieść. Od razu coś wydaje się nie tak, bo interfejs ma inny kolor i jest to zupełnie inne połączenie kolorystyczne niż to, gdy Johnny przyjmował kontrolę. Jak się okazuje, wcielamy się w samego Kurta Hansena. Myśleliście, że to niemożliwe? A jednak. Paco opowiada nam historię, jak z jego perspektywy wyglądało jego zaciągnięcie się do Bargestu. Najpierw jako Hansen rozmawiamy z Yuriem, który spieprzył jakąś akcję i teraz dowódca Dogtown ma do niego liche zaufanie. Następnie Paco musiał przejść próbę wcielenia do armii. Jako zadanie dostał pokonanie Hansena w walce na pięści. Walka była zacięta, ale Paco przegrał. Kurt jednak docenił jego starania i wcielił go do Bargestu, dając mu od razu dość poważne zadanie. Musiał mianowicie przewieźć jakiś ładunek z jednego miejsca w drugie. Kurt jest jednak jasnowidzem i wiedział, że z przewozem będą problemy, więc zabrał się razem z Paco. I faktycznie w połowie drogi ze wszystkich stron zjechali się kosiarze, ostrzeliwali konwój z każdej strony i drużyna Hansena musiała się ich pozbyć. Poszło całkiem gładko, ale hej, w końcu gramy jako pieprzony władca Dogtown. Jeden z kosiarzy przeżyła, więc Hansen z Yuriem się nim zajmują i dokończają zapewne dzieła, a Paco ma za zadanie dowieźć ten konwój i tyle. No i właśnie, Paco połasił się na agregaty z Paki, sprzedał je na lewo i teraz odlicza minuty do godziny, kiedy Hansen udusi go gołymi rękami. Biedactwa błagają Vi o pomoc i musi coś z tym zrobić. Dlatego też mamy do wyboru aż trzy możliwe ścieżki, z których każda kończy się zupełnie inaczej. W pierwszym przypadku podpowiadamy Babs i Paco, aby wyrobili we wszystko Yuria, bo jak słyszeliśmy w tej retrospekcji Hansena, żołnierz już raz podpadł Kurtowi i ten nie do końca ma do niego zaufanie. No więc umawiamy się z Paco pod przejściem granicznym, czekamy, Johnny mówi, że jesteśmy idiotami, że pakujemy się w takie durne problemy, mając swoje własne na głowie. Fajnie, że masz czas na takie dramaciki. Bo przecież nigdzie nam się nie śpieszy. Ale co złego się może stać? Przecież to tylko, no oczywiście, że coś musiało się spieprzyć. Na miejscu pojawia się Yuri i zaczyna do nas strzelać. Gdy już go pokonamy, okaże się, że żołnierz jakimś cudem dowiedział się o zasadce, jaką szykowaliśmy razem z Paco. To znaczy dowiedział się, że Paco szykuje na niego zasadzkę, a ten pewnie wygadał się, że to nasz pomysł. Choć Johnny, trzeba się spytać, dlaczego przybił 60... A... No to się spytaliśmy. Na szczęście Babs udało się uciec, pomogła jej jakaś znajoma z Orbital Air i teraz leci już sobie spokojnie do Kenii nagrywać finał sezonu z Gen Z. Druga opcja to natomiast podpowiedzenie Paco i Babs, aby uciekli z Dogtown i że osobiście im w tym pomożemy. Babs się na to nie godzi, mówi, że po prostu zabezpieczy nam tyły, a później coś wymyśli. Idziemy zatem z Paco do jego samochodu, Betty chowa się do bagażnika, a my musimy przejechać przez przejście graniczne. Trochę stresuje, ale finalnie udaje się przedostać na drugą stronę do wolnej Pacyfiki. Okazuje się, że to nie pierwszy przeszmuglowany towar w tym samochodzie, bo cały bagażnik był wyłożony ołowiem, przez co skanery nic nie wykryły. Paco zapewnia nas, że sobie poradzi i się do nas odezwie za dwa dni. No to skipujemy czas i były Bargest prosi nas o spotkanie w Afterlife. Szybki ku... Jest. Na miejscu chłopak mówi nam, że już się na luzie ustawił, SS sunia i teraz będzie sobie działo na spokojnie z kosiarzami. Jednak bardzo szybko niszczy jego piękne wyobrażenia i uświadamia mu, że z racji, że kosiarze to najwięksi przeciwnicy Bargestu, być może kiedyś przyjdzie mu odbić konwój od bandy z Dogtown i wśród poszkodowanych niestety, ale może znaleźć się Babs. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ale dostaliśmy od niego całkiem fajny karabin urywający kończyny, więc dla nas jak najbardziej się opłacało. Trzecia ścieżka tego questa to natomiast poproszenie o pomoc Panam. What? Nowe zadanie z Panam w Phantom Liberty, mamy to, tak jest, no nie do końca, ale też się na początku podjarałem. Wciąż musimy jakoś wyciągnąć Babs i Paco z gówna, w jakie wpadli. Mamy więc opcję skorzystania z naszych kontaktów. Jeśli ukończyliśmy wszystkie wątki poboczne z podstawki, do wyboru będziemy mieli trzy opcje. Poprosić o
pomoc Panam, Rogue albo Rivera. Jeśli wybierzemy tę pierwszą opcję, Panam poprosi o pomoc swoją znajomą, która bezpiecznie zawiezie Babs i Paco do Kenii. Jeśli zdecydujemy się poprosić o pomoc Rogue, ta ogarnie dla Paco nowe agregaty, które będzie mógł dostarczyć i ukończyć zadanie Hansena. Z Riverem w sumie zadanie kończy się tak samo, bo zarówno on i Rogue załatwią im ten sam transport z Santo Domingo. Tak naprawdę to jedynie opcja z Panam zapewni Babs i Paco pełne bezpieczeństwo, bo będą z dala od Dogtown i od Hansena, bo w pozostałych dwóch przypadkach oboje wciąż pozostaną w Dogtown. W każdym z wypadków będą nam oni wdzięczni i pozostawią dla nas prezent w namiocie, gdzie się z nimi poznaliśmy. W skrzyni znajdziemy ten sam karabin, który otrzymujemy, gdy wybierzemy opcję, aby wywieźć Paco z Dogtown, plus jedną drzazgę atutu. No i tyle, pozdro!